nie powiem nic. Bo... Bo czasami słowa niewypowiedziane są lepiej zrozumiane. Jesteś gotowa? Tak. To zapraszam cię. Zaraz się zobaczysz. A ja chcę ci powiedzieć, że zrobiłam tę metamorfozę tylko dlatego, że obiecałam twojej niewidomej mamie. Mam nadzieję, że opiszesz jej to w najpiękniejszych słowach. Wiesz, co symbolizuje obcięcie włosów? Tak. Co? Zmianę w życiu. I odcięcie przeszłości. Chciałam ci w tym pomóc. I każda z osób, która tutaj pracowała dzisiaj ciężko, do późnych godzin nocnych, chciała ci pomóc. Więc mam do ciebie taką prośbę. Ogromną prośbę. Szanuj ludzi wszystkich, a nie tylko tych, od których dostajesz to, czego oczekujesz.